Polska często jest ścigana w Europie, bo Niemcy i Francja nie lubią, jak inne państwa rosną i potrafią mieć swoje zdanie. Do tego nasz kraj można atakować łatwiej, ponieważ jako jedyni w Unii mamy polityków, którzy pomagają w ataku na własne państwo. Na przykład Robert Biedroń. Opowiadał w Parlamencie Europejskim, że w Polsce są miejsca, gdzie on ma zakaz wchodzenia. W 2019 roku w sercu Europy są miejsca w Polsce, w mojej ojczyźnie, do których nie mogę wejść. Są sklepy, restauracje, hotele, do których nie mogę wejść. Miał pecha, ponieważ byłem na sali i zapytałem go, a gdzie konkretnie on nie może wejść? No to już nie potrafił dokładnie odpowiedzieć. To jednak nie zmieniło opinii parlamentu, gdzie jest ogromna przewaga lewicy i zagłosowali za debatą w sprawie braku wolności w Polsce, a potem za rezolucją potępiającą nasz kraj za brak wolności. Argumenty i fakty były bez znaczenia. Tymczasem to Polska jest prawdziwą świątynią wolności, gdzie każdy może mówić, co chce i pisać, co chce w internecie. Co innego na przykład we Francji. Właśnie aresztowano tam starszą kobietę. Co zrobiła? Nazwała prezydenta Macrona, cytuję, śmieciem w internecie. I rano policja wkroczyła do jej domu. Zgłosiłem wniosek o debatę w tej sprawie w parlamencie. Większość grup i wszystkie z polską opozycją ten wniosek odrzuciła. O Polsce to bzdury potrafią opowiadać całymi dniami, a kiedy w sposób oczywisty łamie się prawo do wolności słowa, swobodę debaty w internecie, to już tchórze nawet nie mają cywilnej odwagi, aby debatować.